No witam was serdecznie. Dzisiaj ratujemy retro. Kolejna część z starych komputerów. Czyli Fujitsu Siemens. A dokładnie, to zaraz wam powiem. Tutaj mam takiego składaka. Esprimo C5900 z naklejką Windowsa XP Professional. Będziemy go dzisiaj odrestaurowywać. Jest to Siemens, czyli Niemiec. No dobra. Jedziemy. Przede wszystkim, co my tutaj mamy? Co my tutaj widzimy już na pierwszy rzut oka? To widzimy tutaj jakiś kondensator taki luźny. Tu obok rozpuchnięty. O, tutaj w tym miejscu. O, tam, za radiatorem. O ten. Ma wybrzuszenie. Trzeba wyciągnąć tą płytę, wymienić te kondensatory. Przede wszystkim te dwa. Zobaczyć pastę na radiatorze, zobaczyć co tu za pamięci siedzą, może się uda coś troszeczkę więcej dołożyć. Co my tu mamy? 1 giga. O, to sporo. Jak na retro. Są te dwójki. 2 giga. Proszę bardzo. To jeszcze bardziej sporo. A to co my tu mamy? 512 mega. Każdy pies z innej budy. Każda pamięć z innej budy. Także rozbieramy, rozkręcamy. Zasilanie dodatkowe procesora. Czyli może być układu graficznego. Tu mamy taki krótki, fajny cross na SATA. Słuchajcie, to już ma SATA i ma IDE. Także nie wiem, czy to można nazwać do retro, no ale tu jakieś dodatkowe złączki od Siemensa są. Kurde, wyrwę. Ups. Jakaś dodatkowa od zasilacza złączka. O kurczaki. Co my tu jeszcze mamy? Tu jakaś karta siedzi. Rozszerzenie do PCI-a. PCI. Dobra, to jedziemy z tym rozszerzeniem. To jak go wyciągnąć? Ajajaj, pewnie gdzieś tu ma jakieś śrubki. Nie ma. Osłona. Tak się prezentuje front panel. Tutaj uszkodzony troszkę. Poobrywane są te wszystkie śrubki. To będziemy potem skręcać. Gdzieś tu jeszcze była jedna część od tego front panela. O, taka zaślepka tutaj piękna, trzeba ją tu będzie wkleić. Jaki światłowód chytry zrobili do przełącznika. Do podświetlania LED-a. Drugi łamany oczywiście. No dobra, coś z tym podziałamy, jak wymyjemy do zbywarii. I będzie tyle. Śrubokręt będzie pewnie potrzebny, nie? Tak sobie myślę, że chyba będzie jednak jakiś wkrętak potrzebny. Wyciągnijmy te rozszerzenie PCI. Przejściówka to jest taka z PCI na PCI. Żeby pionowo karty nie wkładać, a poziomo, no to musi być taki łącznik. Wyciągamy go. Wyciągamy tą płytę, tylko teraz jak ją wyciągnąć, żeby tu nic nie uszkodzić, ona do przodu musi wyjechać, czyli musimy zdjąć wszystkie osłony wentylatora. Odpinamy wiatrak. Niemiecki kurz. Szkodzi. Odkręcamy taką śrubkę. I wyciągamy takie coś. To musimy wziąć kufetkę i kolekcjonować. Tu się przesunie, to wszystko pewnie bez śrubokrętów wyjdzie. O, proszę bardzo. Się przesunęło na haczykach.
Tylko jedno. O, jeszcze speaker. Speaker to konieczność. No dobra, słuchajcie, mamy tak. Szasis, obudowę z zasilaczem, z wentylatorem i z dyskiem twardym. Tu będziemy musieli jeszcze pokombinować jakoś przejściówkę, do, żeby wstawić CD-ROM. Tutaj CD-ROM się mieści taki laptopowy, mały. I tu powinna być jeszcze gdzieś jakaś taka przejściówka wkręcana. Tu widzę blachy pogięte. O, poprostujemy je od razu. Może troszkę. Okej. Okay. Patrzcie, tu wszystko bez śrubokręta da się rozebrać. Ale numer. Co tu mamy za dysk? Co tu mamy? 160 giga, 7200 RPM. Samsung. Samsung zepsuty. Ale to nic. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Gołe szasi i zasilacz. Do czyszczenia, do przedmuchania jest ten zasilacz. Czy nie to, żebym ja osobiście, tu mamy taki zasilacz. Się pobiło. Dobrze, weźmy sobie tą płytkę, weźmy sobie pędzelka i dmuchawkę. Odkręcamy radiatora. No kurde panie, jak wielczył śruby. Bo idzie też do czyszczenia i będzie nowa pasta zakładana na procesor. Naprawdę tęgie śruby. O kuźwa, to siedzi dwurdzeniówka. Zobaczmy co tu siedzi. Czemu to nie chce wyjść? Patrzcie, patrzcie, to już jest ten bezmuszkowy. Kuźwa, nie dość, że niemieckie, to jeszcze nie retro. Pasta skoro stwardniała, trzeba ją będzie umyć. Z tego procesora. Może się uda jakoś to odczyścić. Muszę wziąć coś do czyszczenia, żeby tutaj przeczytać. 2,8 GHz. Intel. 2,8 GHz, 256 szyna, nie, co ja gadam, 256 łamane 533 clock, czyli cache. 2,8 giga, ten go duży i dwa rdzenie, o matko. No nic, odratujemy. Na razie niech to siedzi, czeka na lepsze czasy. A my będziemy się brać za... O! Takie coś wypadło od spodu do radiatora. Chłodzenie. Chłodzenie. Musimy wziąć lutownicę. I wyciągnąć 400 stopni, wystarczy. A kurde, ale nie ten grot, bo tego to trochę szkoda, bo to jest już gorące. Bo to jest mini fala. Musimy wziąć tęgi
większy grot, żeby tutaj przy okazji rozlutownicę włączyć. Będzie brumieć. A może i nie. Okej. Okay. I wyciągamy te dwa kondensatory zepsute. Może tak pokażę, będzie lepiej widać. Zobaczcie, ten kondensator, jaki wybrzuszony, a ten jest w ogóle jakiś tutaj podstawiany. Także wymienimy na początek te dwie płyty. Ogólnie efekt jest taki, że ta płyta się włącza, ale strasznie się wieszało wszystko. Prawdopodobnie ten procesor był przygrzany. Musimy zobaczyć, co to jest za procek. Ewentualnie się wieszało z powodu tej pamięci, że każda inna albo tych. O, sam odpadł. 35 V, 1500 mikro. No trochę dużo, jak na płycie 35 V. Dobra. Fluxik. I spróbujemy wyrwać tak, żeby nie uszkodzić płyty. Najgorsze to te masy odlutować. Duża powierzchnia chłodzenia. O, o, o! Patrzcie, wyszedł. 16 V, 1500 mikro. 1500 mikro, musimy takich poszukać, albo 2200, możemy nawet wstawić, będzie lepsza filtracja. O matko! COVID. Ho! Zawaliło mi tu. Musimy wziąć sobie lupę i zamontować sobie tutaj dodatkowe światełko, że tak powiem, przy okazji, żeby widzieć, co się robi, nie? O! Tu mamy jedno światełko, tu mamy drugie. I musimy sobie obejrzeć, jak tu wyciągnąć resztę tych nóżek, które tutaj odpadły od tego kondensatora. To są te dwie nóżki. Rozlutownicą raczej się nie da tego zrobić, bo to jest no, duże chłodzenie. Rozlutownica nie poradzi sobie, przynajmniej ta moja, z takim chłodzeniem. No dobra, polejmy trochę fluxa. Później sobie tego fluxa wyczyścimy na koniec. I słuchajcie, postawimy tutaj Windowsa 9.8 i Windowsa XP. O ile płyta ruszy. Tylko z tego powodu, żeby mieć pod Windowsem 9.8 dostęp do DOSa. Ponieważ ta płyta ma RS-a. Także będziemy mogli mieć jakieś tam programy pod DOSem. Do programatorów ewentualnych. Trochę tęgo na DOSa, bo ma dwa rdzenie. Na pewno nie będziemy wykorzystywać aż całego tego procesora. Tutaj jeszcze jest taki motyw, że musimy sobie to nacisnąć i nasz koprocesor, czy tam, nie wiem jak to się nazywa, mostek północny, południowy, oderwać. Zobaczcie, ale przyjarany, przygrzany był. Pasty nie ma, można skrobać. Można skrobać. Podkładka była taka silikonowa czy coś. Wszystko do wyczyszczenia. Dookoła jeszcze ma taśmę dwustronną, której też już praktycznie nie ma. Trzeba wymienić na nową. No dobra, no to żeśmy rozebrali płytę, znaczy komputer. I teraz dopiero możemy sobie wziąć rozlutownicę i odescać otworki. Wyłączymy lutownicę, troszeczkę pofluksimy, pobrudzimy. I weźmiemy sobie 400 stopni. Ustawiona jest rozlutownica. Będziemy rzeźbić dziury. Ojej. O. O dziwo masa się odessała, bo jest duża powierzchnia. A pin plusowy kondensatora.
nie chce się rozpuścić z tej strony. No to dobra, no to jeszcze weźmiemy, poprawimy z tej strony, bo tutaj mamy większą powierzchnię. Gdzie flux? Ja mam przed chwileczką fluxa. Fluxik, fluxik, halo, gdzie jesteś? No, kuźwa, jak się schował! Jest, aż tam. Gdzie to było? O kurde. Tutaj było. No i teraz spróbujmy odesłać to dziurę. Nie, pani, nie chcę. No to jak ty tak nie chcesz, aż taka uparta jesteś, no to... To weźmiemy cynę. Dołożymy trochę cyny ołowiowej. I spróbujemy pociągnąć. O, teraz odeszło. Większy styk po prostu cyny z tym padem. O, tutaj nie odeszło. Jeszcze raz. Cyna oczywiście jest stopnikiem. O, pięknie, ślicznie. Zaraz może wam to pokażę. W tym i w tym miejscu. Tutaj są dziurki. Tutaj. W tym miejscu. O. Są piękne otworki. I tutaj. W tym miejscu pod kątem. Też są piękne potworki. Znaczy otworki. Dobrze, to teraz się bierzemy za czyszczenie tej płyty. Obczyścimy. Wymienimy pasty. Wymienimy tutaj pasty też na tym małym radiatorku. I będziemy montować, składać. Instalacja za chwilkę. OK, płyta wyczyszczona, jest git malina, mamy nowe kondensatorki, 1200 mikro, nie 1500 na 16 V, to jest ten, a 2200 mikro na 16 V to jest ten. 2200 tu siedział tu wyżej, ten taki co się kołysał, czyli będzie ten. No i teraz... Kwestia, gdzie plus, gdzie minus. O, żem zrobił. Nie ma na płycie. Prosta sprawa. Weźmy sobie pikacz. Przyłóżmy sobie do masy. I przyłóżmy do nóżki. Tu mamy minus, a tu jak widać nie ma przejścia, znaczy jest tam jakiś, ale przez diodę, jest plus. Tu mamy minus, to i pewnie tu będzie minus. Tak jest. Widzicie? Nie ma oznakowań, a my już wiemy, gdzie mamy jak wlutować, czy plusem, czy minusem. No minusem wychodzi na to, że w tą stronę. Okej. Okay. OK, 2200 będzie siedzieć. Dobra, to może go od razu sobie tutaj wlutujemy. Tu możemy coś troszeczkę... plusa nie ruszamy pionowo, ale minusa troszeczkę możemy odgiąć. OK. No i teraz cyna, lutownica. Może być kolba. Już odtuluję.
No tak to jest, zobaczcie, że ze zbiegiem lat i czasu, i tym bardziej przy inwerterach, jakichkolwiek przetwornicach, kondensatory elektrolityczne podchodzą do wieczności. Dobra, okej. Okay. Mamy plusik, mamy minusik, jeden kondensator mamy wstawiony prosto, jak stąd. Jak stąd? Drugi kondensator do filtracji już tu widzicie, na przetwornicce do procesora. Wstawiamy tu. Minusik idzie w tą stronę. Oczywiście te kondensatory na płytach głównych, one mają troszeczkę inny rozstaw pinów. Troszeczkę węższe są. Nie wszystkie, może już teraz w tych nowych płytach i w ogóle nie stosują przewlekanych, tylko SMD-ki, ale w tych akurat, w tej płycie troszeczkę po prostu kondensator musi być od płyty głównej, bo będzie potem krzywo nóżki, znaczy za szeroko nóżki, albo za wąsko będą nóżki. Jeśli jest w ten sposób, to on tutaj ładnie przylega, jeśli nic już mu nie dzieje. Dobra, kondensatorki zostały wstawione, teraz tylko jeszcze co trzeba zrobić? Trzeba to obczyścić z fluxa i przez dobre szkło powiększające. Ja tu mam do takich celów taki zestawik. Ostatnio właśnie przyjechał do mnie z Chicago od Krzyśka. Zestawik soczewek zegarmistrzowskich. I nawet jak wezmę sobie taką 15 i przyłożę sobie do płyty 15 razy, 20-25 one mają, to ja widzę dokładnie tak jak przez mikroskop, przez tą soczewkę. Tu jest pięknie. Tu jest pięknie, zwarć nie ma. Tu jest pięknie. No i masa też jest dobrze. Tylko obczyścić fluxa i można składać to do budowy. Zanim do budowy włożymy, musimy powymienić te pasty i wyczyścić obudowę. Doprowadzić ją do stanu, tam ona jest troszeczkę zgięta z innej strony, trzeba będzie odprostować. Także lecę ja. Na drugi warsztat tu obok będę czyścił, prostował, bo tam tutaj szkoda kurzyć. Nie chcę, żeby tutaj się zapyliło tymi śmieciami. Powiem, bardzo fajny zestawik, nie wiem ile on mógł kosztować. Może niedużo, może dużo. Made in China, to znaczy, że to nie jest aż takie... Ale szkło, nie plastik. To jest, te soczewki są szklane. Polecam. Jak nie macie mikroskopu do takiej rzeczy, to polecam takie soczewki, bo jak ostatnio zobaczyłem, jak płyta była korga zrobiona, zresztą tutaj macie zdjęcia w tym odcinku. To mnie normalnie się serce kraje. Jak to widzę. Ja też już mam wady wzroku od tej elektroniki, także... Ja wiem, ja rozumiem. Ludzi, którzy po prostu przy tym siedzą, to robią, bo to się sypie, to człowiek nie zdaje sobie sprawy, a co dzień jest gorzej. Z dnia na dzień. No i wiek swoje robi. No. Żeby mi tak się chciało, jak mi się nie chce. No cóż. Pozdrawiam w następnym odcinku. Ta płyta uważam za odreanimowaną praktycznie, tylko teraz składanie, no, czyszczenie tych śmieci, czyszczenie, nowa pasta w następnym odcinku. Ratujemy retro.